Radio Koncito. Witam po przerwie. Witam jest zdziwienie tygodnia. Dziękujemy. Dziś mówimy o zdolności małych dzieci. Dziękujemy Pani za ten głos. Emocji moim gościem jest Pan. Rzeczywiście ma Pani rację. Nie tylko dziczyzna, bo dziczyzny nie mamy aż tak dużo, żebyśmy ją mogli, żebyśmy dziczyzną mogli zastąpić wszystko spożywane przez nas mięso. Ale też trzeba pamiętać jeszcze o jednym. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze aż tak dużo gospodarstw ekologicznych, również i na Podkarpaciu, chociaż jest to województwo, jak Pani sama tutaj wspomniała, gdzie tych gospodarstw w porównaniu z innymi województwami jest zdecydowanie więcej. Tam proces produkcji zgodnie z ideą gospodarstwa ekologicznego jest zupełnie inny, bez możliwości używania nawozów sztucznych, pestycydów. Faktycznie ta żywność jest, żywność tam produkowana jest żywnością wysokiej jakości i bez żadnych obaw możemy taką żywność spożywać. Ale też, proszę Państwa, chciałabym tutaj podkreślić, my tutaj dyskutując nad tymi różnymi problemami zdrowej żywności, bo pewnie to się dzisiaj ta nasza audycja również i do tego sprowadza, powinniśmy zwrócić uwagę również i na ten fakt, że i w gospodarstwach konwencjonalnych możemy produkować również bezpieczną zdrowotnie żywność, bo to tak, to jest takie poprawne określenie. Tam i my na wielu gospodarstwach na Podkarpaciu taką żywność produkujemy. Ja może tutaj, jeżeli ojciec pozwoli, wspomnę o takim programie, który jest realizowany przez samorząd województwa. Jest to program Podkarpacki Naturalny Wypas. Program, który między innymi ma na celu ochronę bioróżnorodności poprzez wypas zwierząt prawożernych. Ochronę krajobrazu, ochronę bioróżnorodności. I proszę Państwa, ja w ramach tego prowadzonego programu spotykam się z wieloma rolnikami. W tym roku odbyłam 7, czeka mnie jeszcze 8 szkolenie takie warsztatowe z rolnikami, gdzie dowiaduję się, co rolnicy w ramach tego programu robią, jak realizują ten wypas, jakie podejmują różne działania i tak dalej. I co się okazuje, proszę Państwa, my dzisiaj na Podkarpaciu mamy możliwość produkcji znakomitych, naturalnych serów, chociażby ze znakomitego mleka od krów pochodzących z tego wypasu. Więc tutaj trzeba szukać tych różnych możliwości, ale ogromne znaczenie będzie miał również fakt, jeżeli Mieszczuch wybierze się na wieś po tego typu żywność, pojedzie do rolnika, ale też musimy pamiętać, że na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze w pełni uregulowanych przepisów prawnych, żeby rolnik mógł w swojej zagrodzie wszystko sprzedawać, więc tych problemów jest bardzo dużo. Ale jesteśmy w tej chwili w stanie w wielu gospodarstwach produkować naprawdę bezpieczną, zdrowotną żywność, bardzo wartościową, o cennych walorach odżywczych. Nie tylko na Podkarpaciu, ale w innych regionach Polski również. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Nie tylko na Podkarpaciu, ale w innych. Łączyć konkretne słowa z obrazami. Halo, prosimy, włączyć radio odbiornik. Jesteśmy na tak jest, że Szczęść Boże. Większy, tak zwany biegły już można mówić? Tak, już można mówić. Kto do nas telefonuje? Więcej przedmiotów nas wyznają. Prosimy, panie. Potrafią poprawnie połączyć, jeśli usłyszą. A z danym obrazkiem potrafią wypowiedzieć. Więc wiedza językowa małych dzieci jest rzeczywiście dużo większa, a nawet jeśli jeszcze nie potrafią budować żadnych zdań. 20 lat zajmuję się taką czystą wodą i to jest wspaniały temat, ponieważ żywność nawet nie jest tak zdrowa. I kiedy pijemy czystą wodę, to się po prostu myjemy od środka. Mamy prawidłową przemianę materii. Te zbędne produkty będą wydalane. Dlatego to prawda, chociaż jak słucham tej audycji, a ja Radio Maryja tak się słyszę, słucham, więc my nigdzie się nic nie mówi o wodzie. Panie Adamie, rok temu w listopadzie była międzynarodowa konferencja, wręcz kongres o wodzie. Tak, że szkoły kultury ale nie tylko my możemy taką wodę pić. Zwierzęta, kiedy taką wodę piją, są bardzo zdrowe. Mają
zdrowe mięso, że tak powiem, bardzo smaczne, ponieważ no, uprawidłowa przemiana materii, a to jest właściwie tylko i wyłącznie od jakości wody. Także dobrze by było taki temat jeszcze o wodzie powiedzieć, bo mówię, możemy zjeść zanieczyszczone produkty, ale kiedy popijamy surową, jeszcze zaznaczam, surową wodą, oczyszczamy organizm, a jeszcze wodę, kiedy zmrozimy i po zmrożeniu mamy ją strukturalną, ma kilkakrotnie większe walory oczyszczające, regenerujące organizm. Woda, zdrowa woda, po prostu czysta woda musi być. I o tym powinniśmy więcej mówić, bardziej mi się tak wydaje, niż jeśli chodzi o reakcję. Dziękuję, bo żeby nie było też tak, że dziś rozmawiamy o tej zdrowej żywności, czyli bardziej rozmawiamy, bo należy powiedzieć o dziczyźnie, o mięsie, czy produktach z dziczyzny. No i teraz no, można sobie zapytać, a dlaczego nie mówimy o zbożach, które też na przykład są zdrowe, czy o innych ziołach. Dlaczego nie rozmawiamy o wodzie? Bo rozmawiamy o dziczyźnie, a innym razem będziemy rozmawiać, czy też jak Pana mówię, już były i rozmowy, i był cały kongres dwudniowy międzynarodowy, poświęcony właśnie wodzie, poświęcony tym zasobom wodnym. Nawet o wodzie rozmawialiśmy w poniedziałek w Białej Podlaskiej z misjonarzami, którzy mówili o wodach, czy o wodzie w Afryce, gdzie żeby umieć logicznie wytłumaczyć, dlaczego zachowują się w taki sposób, wtedy, potężne zbiorniki wody pitnej, mówi się, że nawet najzdrowszej, najczystszej na świecie, więc to nie jest tak, że nie mówimy. Pan może nie słyszy wtedy, gdy mówimy to, co Pana interesuje. I tak często bywa ze słuchaniem Radia Maryja, czy też z szukaniem informacji. Wydaje się nam, że nikt o tym nie mówi, nigdzie o tym nie mówił. Rzeczywiście, ale trzeba też to zweryfikować i sprawdzić i po zweryfikowaniu takie zdanie może nie zawsze czytają, ale bardziej wiarygodne. Starsze, 5-6-7-letnie. Czy o tej wodzie będą w stanie już całkiem dobrze połączyć? To znaczy tak, pan tutaj dotknął tematu bardzo szerokiego, bardzo szerokiego, bardzo istotnego, bardzo ważnego. Bez wody nie ma życia. Ale będą w stanie to wszyscy doskonale o tym wiemy i rzeczywiście zwierzęta korzystają z różnej wody, ale też w wypadku zwierząt dzikich, one same sobie poszukują tej wody, same regulują sobie tutaj możliwości dostarczenia tej wody do organizmu. I takie odnoszę wrażenie, jak dość często obserwuję zwierzęta, właśnie dzikie też, bo często wędruję różnymi miejscami, że starają się szukać jednak wody takiej dobrej, czyli też oczyszczającej swój organizm, a będzie to miało przełożenie na jakość surowców pozyskiwanych od tych zwierząt. Ale ponieważ to jest temat bardzo szeroki, a my dzisiaj mamy się skupić na dziczyźnie, więc myślę, że chyba tyle wystarczy z naszej strony. A kiedyś pewnie ojciec zorganizuje jeszcze audycję tego typu o wodzie. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? 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 Prosimy o włączenie Radio Wiktornika. Jesteśmy na antenie. Że nie mogą wysłowić się, nie mogą wyrazić tego, jak się czuję. Czyli to trzeba uważać. Przede wszystkim musimy są takie firmy, o to, żeby nasze dzieci rozwijały się językowo jak najlepiej. Tak, i proszę włączyć radio odbiornik. Bardzo mało mówią i nie potrafią zbudować zdań składających się z kilku słów. W wieku 3 lat to powinniśmy się tym zaniepokoić. Bardzo daleko staje, nie słyszę jego, ale Państwo słyszycie. Takie tylko na przykład w szkole. Firmy, które na wschodzie, szczególnie na zachodniej części Polski, które brajają mleko, pełno mięso, porcjują i rozsyłają do różnych firm, szczególnie jeśli chodzi o firmy, nie firmy, tylko sklepy, które prowadzą zdrową żywność. Co opatruje się w cielęcinę, bardzo dobre. Głównie kupuję cielęcinę, uważam, że jest najdroższe jeszcze mięso, najmniej skażone. Ale tam również mogą być i inne. To jest jeden temat i myślę, że gdyby takie wytwórnie powstały, to byłaby gwarancja, że mięso byłoby
Zgadza się. Teraz, mając taki bardzo precyzyjny narzędzie jak Pentaker, jesteśmy w stanie na ekranie komputera często pokazywać bardziej skomplikowane, bardziej zainteresować, jak dzieci skanują różne elementy, na przykład twarzy, pokazując, że ja rzeczywiście tutaj chciałbym się powiedzieć na temat pierwszego tematu, bo na temat mleka niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o głos naszej słuchaczki z Gliwic, rzeczywiście ideą właśnie całej tych przedsięwzięć promocyjnych, między innymi dzisiejszej audycji, jest to, żeby wzbudzić zainteresowanie tą polską dziczyzną i żeby jak najwięcej trafiało jej właśnie na polski rynek, żeby ta dziczyzna pozostawała w Polsce i była dostępna do polskiego, do naszego konsumenta. No i przede wszystkim, żeby cena była bardziej atrakcyjniejsza, ale tak jak zauważył poprzedni słuchacz czy słuchaczka, chyba słuchaczka, która mówiła o żywności ekologicznej, zawsze za jakością, szanowni państwo, przedkłada się cena. A więc proszę zwrócić też uwagę na żywność ekologiczną dostępną w sklepach, bo są specjalne stoiska wydzielone w niektórych sklepach, gdzie oferowana jest żywność ekologiczna i ona jest znacznie, no może nie znacznie, ale trochę droższa niż żywność ta konwencjonalna, nazwijmy, produkowana w sposób standardowy, konwencjonalny. I podobna historia występuje w przypadku dziczyzny. Dziczyzna jest najbardziej żywnością ekologiczną, jeżeli moglibyśmy tak stwierdzić. I ta cena jest nieco wyższa niż zwykłej żywności, ale właśnie cała promocja polega na tym, żeby doprowadzić do większej dostępności, a tym samym obniżenia. Natomiast ponieważ pani wspomniała tutaj o mleku i mleku pakowanym w butelki plastikowe. No proszę państwa, był czas, kiedy było mleko wyłącznie w butelkach szklanych. Te butelki w ogóle zniknęły, tych opakowań już nie ma na rynku. I pewnie to jest rola, moim zdaniem, konsumentów, żeby się dopominali, w jakich opakowaniach chcą kupować mleko. To jest rola konsumentów. Także dobrze, że tutaj pani o tym wspomina, ale musimy wszyscy o to walczyć. Spędzają w zasadzie bardzo mało czasu. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Patrząc twarzą w twarz. Halo? To jest zaledwie kilka do kilkunastu procent czasu. Jesteśmy na antenie, proszę. Tej zabawy. Niech będzie uchwalają się, że ja zawsze dziwię się zawsze. Przysłuchuję się temu programowi o tej żywności ekologicznej. Jeżeli chodzi o tą żywność ekologiczną, to można powiedzieć, bo ja mam w tej chwili 70 lat, to można powiedzieć, że mój dziadek gospodarzył, to była żywność ekologiczna. Było to wtedy, że zwierzęta były chowane na naturalnym, czy ziemniaku, czy chlebach, czy zbożu, czy czym innym. Natomiast dzisiaj, jeżeli się mówi o żywności ekologicznej, to jest tylko nabijanie pieniędzy. Ogłupianie tych ludzi, że dzisiaj jest żywność ekologiczna. Nieprawdą to jest, nie ma żywności ekologicznej. I jadąc nawet przez wieś, to widać, co się dzieje na tej wsi. Wylewają różne brudy na pola. I to ja nie wierzę w żadną żywność ekologiczną. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Dziękujemy. To, co jest ciekawe w tym badaniu, to to, że z jednej strony możemy mierzyć, jak takie naturalne różnice w zakresie tego, jak wygląda zabawa w miesiące, wpływają nam bardzo konkretną umiejętność związaną z kontrolą uwagi, czyli żywności, która, jeżeli mówimy, że to jest ekologiczne, musi posiadać certyfikat ekologiczny. To jest podstawowy warunek. Te zależności są bardzo specyficzne. To znaczy i każdy z nas może mieć różne zdanie na ten temat. Ale proszę państwa, są pewne zasady etyczne w wieku 5 miesięcy, i uczciwy, rzetelny rolnik, który przestawił gospodarstwo na ekologiczne metody gospodarowania, myślę, że
produkuje właśnie tak, taką naturalną żywność i postępuje zgodnie z tymi zasadami etycznymi. A tak jak w całym społeczeństwie zdarzają się również wśród tych osób różne osoby, nie zawsze gospodarujące zgodnie z zasadami, z tą etyką rolnictwa ekologicznego. I my tutaj już na to nic nie poradzimy. Panie profesorze. No zdecydowanie nie tutaj decydującym w tym względzie jest to, w jaki sposób ta żywność ekologiczna jest produkowana, bo tą ekologię można w szerokim spektrum rozpatrywać i to, co dla jednych jest ekologią, dla drugich już nie. Zależy, gdzie położymy tą poprzeczkę, gdzie ta bariera ekologiczności, jeżeli takie słowo jest, będzie przebiegała, gdzie ta granica ekologiczności, ale niemniej jednak, tak jak pani profesor zauważyła, w tym momencie, jeżeli robi się to zgodnie z regułami sztuki, tymi przepisami, które są nałożone na tych producentów żywności ekologicznej, to na pewno ta żywność będzie dużo zdrowsza od tej produkowanej w sposób konwencjonalny. A słowo ekologiczne można rozpatrywać w wielu płaszczyznach. Na ile ona jest ekologiczna, ale na pewno jest bardziej ekologiczna niż ta konwencjonalna i na pewno jest zdrowsza. Dziękuję. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi dziś profesor doktor habilitowana Maria Ruda i doktor habilitowany Maria Flis. Rozmawiamy o dziczyźnie, z polskich lasów na polskie stoły i o walorach tego mięsa i tych produktów. Prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja, halo. Halo, dobry wieczór. Podnoszą fizyczne wychowanie. Maria zawsze. Teraz i zawsze. Maria z Wielkopolski, jak się przysłuchuje tutaj do audycji o dziczyźnie, same obszary związane z motoryką. Chciałem zwrócić uwagę na higienę. Na ile te nasze reakcje emocjonalne są wynikiem chorób biologicznych, a na ile... Nie mówicie Państwo, i to nikt w Polsce nie mówi o tym, bo to też jest szerszy problem dotyczący tego, czy my w ogóle wody pitnej w Polsce jest budowanie złóż azbestowych, które były stosowane w latach 70. Ja jestem pewnie z możemy sobie wyobrazić, że żywności ekologicznej, takiej czy innej, ale dopóki tego nie wymienimy, tego zasiągu, to nie będziemy mieć żadnej żywności ekologicznej. Nawet tej dziczyzny, bo oczywiście z tego, że mamy tę predyspozycję, jeszcze nie wynika fakt, że nasz rozwój jest zdeterminowany, bo on naprawdę odbywa się każdego dnia w kontakcie, w interakcji ze światem otaczającym. To badanie właśnie wspomniała jest bardzo ciekawe. Dziękuję Pani Marianie. No kolejny telefon o wodzie. No też z taką odpowiedzialnością obywatelską, zwracamy się do posłów, zwracamy się do organizacji, które mogą nam w tym pomóc. Wiadomo, że apel taki na antenie Radia Maryja mógł być bardziej słuszny. No tutaj trudno się nam ustosunkować do tego, gdyż przynajmniej dzisiaj w studiu nie posiadamy specjalistów, którzy mają wiedzę na temat rurociągów. No panu wierzymy na słowo, w sytuacji, i, kiedy powiedział się w sposób maleńkie dziecko niedługo po kolejny telefon, prosimy, halo. Dyskomfort, Andrzej, mamy bardzo podobne, wiecz, takie same reakcje we wszystkich tych krajach, wszystkich kobiet, pana, które mówił, wcześniej nie miały doświadczenia opieki nad własnym dzieckiem. Więc możemy powiedzieć, że spontanicznie postawienie w takiej sytuacji, a niezależnie od naszej kultury, robimy to samo. To znaczy, podchodzimy do dziecka, które płacze, bierzemy na ręce, przytulamy, mówimy do niego. To, co jest ciekawe w tym badaniu, to to, że mogą być różne skuteczne zachowania, które my naturalnie ustawowe, do małych dzieci wykazujemy, pokazuje, że ten układ zachowań jest rzeczywiście absolutnie identyczny w zasadzie we wszystkich kulturach, bo czy z innymi ministrami, ale tam nie ma zachowania, jak które na przykład w starszym wieku moglibyśmy nie ma takich możliwości, wobec a rozmowa z sekretarką czy asystentem to nic nie daje, tak, bo wielokrotnie próbowałem w różnych takich ważnych, istotnych tematach,
bardzo intensywne płaskanie, czy zachowań specjalnych kliniki. My widzimy bardzo systematycznie manipulujące przytulanie do nich ogromna nosa. Rola mediów, bo gdyby były w innych mediach mamy sporo badań pokazujących, że oczywiście pod względem takich podstawowych funkcji, w których musimy zadbać o komfort, bezpieczeństwo, przetrwanie małego dziecka, to bardzo wielu kultur wykazuje tłumaczenie zachowania i to badanie jeszcze wnosi. I tak samo wszyscy by chcieli innowacyjności, czystej wody, energetyki i tak dalej. No, mamy różne rozwiązania. Chętnie bym nawet marki polskie bym z ministrem Morawieckim, żeby porozmawiał, żeby ten budżet wzmocnić, żeby było na te 500+, nie tylko dla dzieci, ale dla seniorów i tak dalej. Ale nie ma jak tego nie powiedzieć, bo nie ma debat. Nie ma autorytetu. Też związane z naszym rozwojem i wychowaniem. Dziecko płacze pół godziny, to będziemy zdesperowani, będziemy się czuć winni, czy będziemy mogli zostawić się znaleźć godzinę. To już drobne, są rzeczy, które wielu ludzi nie jest za to preparowane. Mnóstwo jest rozwiązań. Można to wprowadzić, ale nie ma komu tego powiedzieć. Nie ma jak. Kapitał ludzki jest trwoniony. Tak, to prawda. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to, że rzeczywiście patentów i tak dalej, to wszystko gdzieś jest marnotrawione, za granice wypychani, ludzie są i nikt tego nie chce po prostu podjąć. To nie zależy wcale od pieniędzy, to zależy od organizacji. Tak jak wspominałem, poprzez czytanie ustawy, to jest ustawa, ale nie kosztuje. No ale to nie sposób teraz rządzący w ciągu paru minut tyle tych tematów przeleciał i powiedział, to nie jest na ale nie ma jak się z tym przeciwdziałać. Są różne rozwiązania tych debat. Taka tendencja jest tylko w naszym gatunku, niby, ale też no, jedyne Radio Maryja czy tamte media to wszystkie te sprawy nie rozwiążą. A te media znowu publiczne, no niby są jakieś zmiany, ale praktycznie to ich nie ma, bo nie ma takich możliwości, tak jak tu i teraz w tej chwili jest doskonałym przykładem tego. Może rządzący wreszcie zdadzą się z nim, mówi się o wolności słowa. Jaka wolność słowa? Nie ma takich możliwości, żeby cośkolwiek powiedzieć, pomimo to, że to jest bardzo istotne i to dla przyszłych pokoleń, bo ja już myślę tam o tych pokoleniach daleko, daleko przed nami oczywiście obecnie, tak samo. Ale nie ma jak się przebić, nie ma jak komu powiedzieć, a tu na antenie, no przecież nie mogę zajmować dużo czasu. No, chętnie bym się tym podziała, poza tym jeszcze może podam kontakt do włodarzy, jeśli by chcieli, to poprzez na przykład Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach jest. No i tam włodarze, to znaczy, jeśli, albo prawnicy, bo ja mam różne problemy z totalitaryzmem komunistycznym. Jestem pokrzywdzony w wielu tych sprawach, ale no panie Andrzeju, tak jak pan zrobił, tak jak pan nie wszystko jesteśmy w stanie rozwiązać na antenie. Jego zestaw zachowań, dziękujemy pięknie, rozumienia świata. Pozdrawiam z panem. Mamy pewne podłoże genetyczne, które wchodzi w interakcję ze środowiskiem każdego Radio Maryja. W ten sposób mozolnie buduje i rzeźbi, kształtuje nasz mózg, dlatego prosimy, że Radio Maryja. W taki, a nie inny sposób. I nasz mózg jest przygotowany do tego, żeby oczekiwać różnych zachowań i różnych doświadczeń i żeby kształtować się przez całe życie każdego dnia. Ja mam konkretne pytanie. Dziękuję za rozmowę. Mam konkretne pytanie. Czy są jakieś sklepy z dzieciezną, gdzie można kupić dzieciezne? Parę razy mi się udało kupić, ale to jest sporadycznie. Dziękujemy za pytanie. No, tutaj przekazujemy naszym gościom. Więc jeżeli chodzi o to pytanie, to najczęściej dziczyznę można nabyć w różnego rodzaju supermarketach, gdyż tylko w tej chwili tylko w zasadzie duże firmy zajmują się handlem i czasami zdarza się, rzeczywiście takie kółeczka zauważyła, że w mniejszych sklepach osiedlowych jest dziczyzna dostępna. Niektóre sklepy stosują taką zasadę, że też sprowadzają dziczyznę na ewentualne zamówienia, dziczyzne bądź wyroby.
dlatego że no właśnie dziedzina nie jest zbyt mocno popularna, tak jak temu poświęcony jest ten program, więc tylko promocja pomoże tym względzie, że będzie bardziej dostępna dla przeciętnego Polaka. No, w różnych rodzajach sklepach, oczywiście mówię o sklepach spożywczych, ale niektóre mniejsze sklepy nie są tym zainteresowane, bo po prostu nie ma też konsumenta. Jest szereg miejsc, gdzie dziczyzna nie ma zainteresowania dziczyzną i sklepy nie chcą wchodzić tego rodzaju niepewne, nazwałbym, biznesy, gdzie mogą zostać tą dziczyzną niesprzedaną. Natomiast supermarkety najczęściej oferują dziczyznę mrożoną, która ma wydłużone terminy ważności, bo wiadomo, ten proces mrożenia wydłuża te terminy ważności. Jest ona w większości marketów dostępna. Nie zawsze ze wszystkich gatunków, ale pochodzenia to Niemcy, Nowa Zelandia, to znaczy kraj pochodzenia trudno wywnioskować, bo mogą być i widziałem i z polskimi etykietami polskich firm zajmujących się, nie mamy ich zbyt dużo, ale mamy kilka zajmujących się produkcją, zajmujących się przetwarzaniem ojczyzny, przetwarzaniem dużo. Kupują, przetwarzają i wstawiają do supermarketów, czy tam do tych sklepów różnych. Natomiast jest również dziczyzna pochodzenia z różnych krajów ościennych, a nawet dziczyzna, tak jak przed chwilą zostało założone z Nowej Zelandii, z tym, że ja bym był ostrożny, jeżeli chodzi o dziczyznę nowozelandzką, bo to będzie dziczyzna bardziej, dziczyzna fermowa, pochodząca od zwierząt fermowych. Natomiast naprawdę najlepsza dziczyzna to jest dziczyzna pochodząca naturalna, tak jak tu jest cały czas podnoszona, czyli ta ekologiczna, naturalna, pochodząca z naturalnego chowu, jeżeli tak to możemy określić. Pewna naturalna, to trzeba mieć myśliwego, jak to znajemy. Też o tym, że tutaj wspominaliśmy, że najważniej się zaprzyjaźnić z myśliwych i żeby obdarował, bo myśliwym z kolei też nie wolno handlować tą dziczyzną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, ale myśliwy może bez problemu obdarować dziczyzną, czyli wyborami, wyrobami, ewentualnie poczęstować i to jest też swoista forma promocji, bo jeżeli oferujemy tą dziczyznę naszym znajomym, czy znajomym naszym, naszych znajomych, a więc w tym momencie promujemy tą dziczyznę jako produkt bardzo zdrowy. A czy wymiana towarami to handel? To już trzeba by się zapytać kogoś od przepisów podatkowych. No bo myślę, że musiałbym mieć kasę fiskalną. No właśnie. Już koło łowieckie, jeżeli mogę się jeszcze trafić, już koło łowieckie zobligowane są właśnie do posiadania kas fiskalnych zależnie od obrotu, ze względu na obrót właśnie dziczyzną. I niektóre koła, które mają ten obrót dziczyzną większy, więc są zobligowane do posiadania kas fiskalnych. No ale za samorządy mogły skorzystać z tych budynków dworcowych zwolnych powierzchni, biurowych. Ja bym był ostrożny, bo w zasadzie to wszystko da się fiskalizować. Swoje podstawowe zadanie, jakim jest zapewnienie komfortu podróżnych. Francuska Rada Stanu nakazała usunięcie krzyża z pomnika Jana Pawła II w Brytanii. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu przez żadną ze stron sporu. Szczegóły Marek Brzeziński. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że umieszczenie oznak religijnych w miejscach publicznych stanowi naruszenie prawa z 1905 roku o laicku charakterze państwa francuskiego. Ustawa miała być kompromisem między katolikami sprzeciwiającymi się oddzieleniu państwa od kościoła i zwolennikami takiego rozwiązania po stronie sił republikańskich. Decyzja Rady Stanu kończy kilkuletni spór o pomnik umieszczony w brytyjskim mieście 28 października 2006 roku. Federacja Wolnomyślicieli dwóch obywateli Plermel skargę do Trybunału Administracyjnego w Ren. Trybunał nakazał merowi, który kategorycznie twierdził, że pomnik będzie stał tam, czy stoi, usunięcie go. Kilka miesięcy później sąd apelacyjny w Nantes anulował decyzję Trybunału. Teraz Rada Stanu uznała, że pomnik może zostać, ale krzyż należy w ciągu pół roku usunąć. Ponad 7-metrowy pomnik autorstwa rosyjskiego artysty Zurava Czerneliego przedstawia Jana Pawła II stojącego pod kościelnym łukiem z wieńczonym krzyżem. Paryż, Marek Brzeziński. Jeżeli znajdziemy na etykiecie produktu, który jest mianowany jako dziczyzna, że jest to produkt polski, to na pewno jest to produkt zdrowy, czysty, ekologiczny i warto w taki produkt zainwestować nawet czasami, jeżeli on jest troszeczkę droższy od innego produktu, co na regionalny produkt. I posmakować znakomitego mięsa. Kolejny telefon, prosimy Radio Maryja. Dobrze, tak, jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje? To nie będzie powiedzieć, tylko ja za Siedziewicza, Michał Dolego Jakub. Prosimy Pani. Chciałem dołączyć do dyskusji o dziczyźnie.
poprzednio mówił ojciec, dosłownie ojciec Tadeusz, że dziczyzna ma 60 kalorii. To jest o tyle dobre, że jedzenie dziczyzny nie powoduje na drugi dzień powstawania cukru w organizmie, bo jedzenie wieprzowiny, na przykład tam 300 kalorii, to my tego nie spalimy i proteina zamienia się w cukier, to jest bardzo ważne. U nas o tym się często mówi na mediach, które propagują zdrowe życie. Druga rzecz, wspomniał ktoś o tym, że są napromieniowanie, to zwierzę, to mięso. I czy to nie jest napromieniowana, bo jest zabijana w inny sposób? Wszystkie zwierzęta na świecie, nie wiem, może w Polsce inaczej, są zabijane przez promieniowanie. I one są zawsze szlakami, to jest taśmowo, taśma idzie, zabija to i tak to wygląda. Ja widzę to globalnie, że to jeden z elementów wojny tej hybrydowej, tak jak wojna kulturowa, żywność GMO, cztery kraje, które odkryły, że ktoś im podsuwał żywność GMO i armia, czy tam ludzie stawali się potentami małych sierot. Potem ta broma przed komisją Amber Gold. Którzy z ministrów stracą swoje stanowiska wskutek zapowiedzianej przez premier Beatę Szydło rekonstrukcji rządu? Między innymi o tym w debacie poranka Polskiego Radia 24 rozmawiali goście Grzegorza Jankowskiego, Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego i Michał Rachon z TVP Info. Decyzje na ten temat podejmują ci, którzy na co dzień oceniają pracę ministrów i to, czy potrzebna jest rekonstrukcja rządu, czy nie, to oceni i ujawni pani premier. Media spekulują, gazety spekulują. Zobaczymy, będą propozycje, będą informacje o tym, co się zmienia. Będziemy komentować zmiany. No, tak zachowawczy Sebastian Gajewski. Czy no, ja się zgadzam z panem redaktorem, że najlepszą wiedzę na ten temat, czy rekonstrukcja rządu jest potrzebna, czy nie, ma Beata Szydło i zapewne Jarosław Kaczyński. Natomiast ten obraz rekonstrukcji rządu, który wyłania się ze spekulacji medialnych, które coraz mniej są już spekulacjami, a po prostu przekazem ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pokazuje, że Beata Szydło i Jarosław Kaczyński wyciągnęli dwie lekcje z najnowszej historii politycznej dotyczącej rekonstrukcji rządu. Pierwsza lekcja jest taka, że rekonstrukcji rządu nie robi się zbyt często i zwróćcie uwagę, że w tej chwili mamy 2 lata rządu i to jest dopiero będzie druga zmiana w składzie Rady Ministrów, bo wcześniej to była wymiana Pawła Szałamachy i Dawida Jackiewicza związana z likwidacją Urzędu Ministra Finansów i likwidacją Ministerstwa Skarbu. Rzeczywiście historia pokazuje, że te gabinety, w których ministrowie zmieniali się bardzo często i dla których rekonstrukcje były codziennością, może nawet jeśli trwały do końca kadencji, to kończyły się spektakularną klęską informacji politycznych, które reprezentowały i premierów. Mówię tutaj chociażby o gabinecie Jerzego Buzka czy gabinecie Leszka Millera. Ja sobie pozwoliłem policzyć, że w ciągu 2 pierwszych lat rządów Leszka Millera tam było 9 czy 11 zmian ministrów. To jest bardzo dużo. Wiemy, jak ten gabinet skończył. No i druga lekcja, którą chyba też Prawo i Sprawiedliwość zamierza odrobić, to jest taka, że nie zmienia się w trakcie kadencji premiera, jeśli urzędującym premierem jest osoba, która cieszy się bardzo dużym społecznym poparciem, zaufaniem, jest po prostu popularna i lubiana bez względu, w jaki sposób ocenia się ją w partii rządzącej. Jarosław Kaczyński wykonał ten manewr w 2006 roku, zastępując Kazimierza Marcinkiewicza samym sobą. Wówczas Kazimierz Marcinkiewicz miał chyba wyższe sondaże zaufania niż nawet Beata Szydło, bo to gdzieś było około 60-70%. Niestety skończyło się, jak się skończyło. Także myślę, że ta rekonstrukcja, która jest teraz, to jest przykład odrobienia lekcji z najnowszej historii politycznej przez Prawo i Sprawiedliwość. I chyba też moment jest dobry, bo po pierwsze symboliczne 2 lata. 2 lata to jest okrągła rocznica, taki moment, kiedy w sposób naturalny dokonuje się pewnej oceny, pewnego przeglądu. To po pierwsze, a po drugie, no, jeśli już robić rekonstrukcje, które zawsze jakoś wywierają takie wrażenie, że być może premier sobie nie radzi, być może dobrał złych współpracowników, a chyba społeczeństwo zawsze od rządu potrzebuje, bez względu czy go popiera, czy nie, jakiejś względnej stabilności personalnej, to czas, kiedy rząd ma wysokie poparcie. Dzisiaj chyba ostatnie sondaże pokazywały 48%, 44%, także chyba nie ma lepszego momentu. Natomiast jeśli Prawo i Sprawiedliwość zdecydowałoby się na zmianę Beaty Szydło, to myślę, że byłby to strzał w stopę i ta rekonstrukcja skończyłaby się jednak spadkiem poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno mamy tutaj do czynienia z dokonaniem pewnej kalkulacji, to znaczy w tej chwili sytuacja jest taka, że pani premier ma wysokie notowania, to z całą pewnością
pewnością, ale mamy też sytuację, w której Jarosław Kaczyński w pozycji owego nieformalnego naczelnika państwa, jak się bardzo często publicyści wyrażają, ma czas i ma możliwość zajmowania się sprawami strategicznymi, to znaczy kierunkiem, w którym mają być przeprowadzane reformy państwa polskiego. Wiadomo, że ma wpływ kluczowy na to, jak wygląda praktyka tego rządu. Pytanie jest takie, czy ma przejmować osobiście odpowiedzialność za tą bieżącą administrację i bieżące zarządzanie państwem, plus sprawy pewnej strategii politycznej, którymi się również zajmuje. No i tutaj dokonuje z całą pewnością pewnej kalkulacji i myślę, że faktycznie mają znaczenie w tej kalkulacji pewne badania opinii publicznej. Pewnie nie wszystkie znamy, bo partie polityczne również te rzeczy zamawiają na swoje własne potrzeby i z pewnością biorą takie rzeczy pod uwagę. Z pewnością notowania rządu, które są w tej chwili wysokie, to powodują, że przywoływana jest na myśl taka sportowa zasada o tym, że składu wygrywającego generalnie się nie zmienia. Czasem zmienia się zawodników na boisku po to, żeby ten zespół grał jeszcze lepiej. No ale zobaczymy, bo to z drugiej strony Jarosław Kaczyński wielokrotnie przez całe lata swojej aktywności politycznej pokazywał, że potrafi zaskakiwać i potrafi podejmować decyzje ryzykowne i zaskakujące, które generalnie, w mojej ocenie przynajmniej, raczej przynoszą rezultaty dobre, więc zobaczymy, jaką decyzję podejmie w tej kwestii. I to tyle, co można na tę chwilę powiedzieć. To są ciągle jednak mimo wszystko spekulacje, nawet jeśli znajdują się na pierwszych stronach gazet. Ja tu jedną z nich, Dziennik Gazety Prawną, trzymam przed sobą. Mówiliście o niej w przeglądzie. Na pewno zawsze oczywiste jest, że lider zwycięskiej partii politycznej powinien być premierem i ponosić zarówno odpowiedzialność polityczną, jak i odpowiedzialność konstytucyjną za działalność rządu. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło umowa z wyborcami była nieco inna, dlatego że od początku w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość deklarowało, że premierem będzie Beata Szydło, a nie Jarosław Kaczyński. I w tym sensie odstąpiono od pewnej zasady, która i w Polsce, i na świecie obowiązuje dosyć powszechnie. I wydaje się, że jednak nawet z czysto wizerunkowego punktu widzenia trzymanie się tej umowy z wyborcami jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości bardzo racjonalne. No, pan redaktor mówił, że Jarosław Kaczyński zazwyczaj podejmował dobre decyzje, no ale cofnijmy się te 10 czy 11 lat i jednak zastąpienie Kazimierza Marcinkiewicza samym sobą chyba się dobrze dla Prawa i Sprawiedliwości nie skończyło, bo wybory przegrali. Tak, ale zastanówmy się jednak i pamiętajmy o tym, w jakich okolicznościach to wydarzyło się w roku 2007, że jednak kluczową kwestią nie było to, czy premierem był Kazimierz Marcinkiewicz czy Jarosław Kaczyński, a kluczowe było to, co wydarzyło się wokół wicepremierów, co wydarzyło się wokół Andrzeja Lepera. Przypomnijmy operację Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przypomnijmy przeciek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, wszystko na to wskazuje, dotyczący tej operacji. Przypomnijmy wszystkie te rzeczy, które związały się i które były bezpośrednią przyczyną upadku rządu. No, nie były to jednak przyczyny związane z tym, kto był na stanowisku premiera, a jednak sprawy dużo poważniejsze i związane chyba jednak z pojęciem głębokiego państwa, a ja bym dodał jeszcze, bo to raczej z anglosaskiej praktyki politycznej, głębokie państwo w Polsce, dodałbym głębokiego państwa postkomunistycznego, bo jednak tego dotyczyła wówczas. Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że te afery niekoniecznie zdarzyłyby się, gdyby Kazimierz Marcinkiewicz był premierem. Być może kwestie związane z temperamentem, z osobowością mają również znaczenie. Być może afery by się nie zdarzyły, być może nie wyszłyby na zewnątrz. No właśnie, jak to mówił Jarosław Kaczyński o Kazimierzu Marcinkiewiczu, atrakcyjny Kazimierz. Atrakcyjny Kazimierz zajmował się budowaniem swojego dobrego wizerunku i być może Prawo i Sprawiedliwość przeciągnęło się na tym wizerunku do końca kadencji. Tak, i to jest kwestia, się nie skończyła. Okay, ale to jest kwestia dyskusji i kwestia tego, czy państwo polskie powinno bezwzględnie, również ofensywnie walczyć z korupcją nawet metodami, które są bardzo często krytykowane, ale metodami przyjętymi w świecie. No, prowokacja policyjna, prowokacja służb zajmujących się zwalczaniem korupcji jest rozwiązaniem przyjętym w państwach cywilizowanych i była zastosowana wówczas. I ja się zgadzam, że Kazimierz Marcinkiewicz z całą pewnością bałby się zastosowania tego rodzaju operacji, zgody na tego rodzaju operacje, gdyby był wówczas premierem, a Jarosław Kaczyński walki z korupcją nigdy się nie bał. Nie bał się również wówczas, nawet jeśli oznaczało to zapłacenie poważnej ceny politycznej, bo to się wówczas tak by stało, ale w mojej opinii przynajmniej państwo powinno ofensywnie walczyć z korupcją, zwłaszcza jeśli
czy ta korupcja jest na absolutnie najwyższych szczytach i dotyczy oskarżeń związanych z wicepremierem, a zamieszane w tą sprawę są najważniejsze osoby w państwie, łącznie z tajemniczymi biznesmenami, których słyszeliśmy na nagraniach dziś już klasycznych z afery korupcyjnej roku 2007. Ciekawe, czy młodsi słuchacze wiedzą, o czym mowa. No właśnie, rozmawiamy o aferach, o korupcji, o tym, co się dzieje w naszym kraju przez ostatnie już dziesiątki lat. Jak wczoraj słuchałem zeznania Sylwestra Latkowskiego, byłego naczelnego Wprostu, który mówił o Układzie Gdańskim i Michała Majewskiego, również dziennikarza śledczego tej gazety, no to się włosy jeży na głowie. Panowie, co to się dzieje? Warszawa, reprywatyzacja, Gdańsk. No nie, nic takiego się nie dzieje. Nie, właśnie, ja nie mówię, że działo się w tych ostatnich 8 czy kilkunastu latach dobrze i że nie można mieć żadnych zastrzeżeń, natomiast trudno, żeby dzisiaj po tych wszystkich aferach, które wychodzą na jaw z lat 2007-2015, komukolwiek jeżył się włos na głowie z tego powodu, co mówi Sylwester Latkowski czy Michał Majewski, a raczej miałem wrażenie, że to jest coś, czego zupełnie można było się po pracach tej komisji spodziewać od samego początku. No to jest prawda o codzienności tamtych czasów, tej modernizacji z dykty państwa istniejącego czysto teoretycznie, które wprawdzie budowało dość sprawnie autostrady, akwaparki i drogi gminne zwane schetynówkami. A przy okazji gdzieś właśnie w szparach między tą dyktą, z której budowano modernizację, pojawiały się piramidy finansowe, afera reprywatyzacyjna i wszelkie inne historie, bo to państwo było zbudowane właśnie na takiej zasadzie. Z jednej strony budowało pewną zasłonę, zaspokajając zresztą oczywiste cywilizacyjne aspiracje całego społeczeństwa bez względu na poglądy polityczne, bo Polska i Polacy po prostu tych autostrad, tego wszystkiego, co twarde, co wydawało się po podróżach na zachód już zupełnie oczywiste, że powinno być, pragnęli, i to Platforma Obywatelska dawała, a z drugiej strony pozwalała, czy celowo, czy niecelowo, być może nie z powodu czystej niesprawności, tak jak to mówił Donald Tusk, że nie zajmuje się polityką, on się w zasadzie nie zajmował rządzeniem, tylko administrowaniem, na tego rodzaju historie. Także mnie to zupełnie nie dziwi, że zbudowano parasol ochronny od sądów przez prokuraturę po urzędy skarbowe i czołowych biznesmenów i polityków w Trójmieście nad Marcinem P. i jego żoną. To jest coś, co mnie absolutnie nie zaskoczyło. No cóż, ja się... Zaskoczyłoby mnie coś zupełnie przeciwnego. To znaczy, gdyby okazało się, że Marcin P., Katarzyna P., to ludzie, którzy po prostu sami zgromadzili pieniądze, sami zbudowali tę piramidę finansową, nikt ich nie wspierał, nikt ich nie chronił, po prostu tak wyszło. I był to zupełny przypadek. Tak naprawdę byłbym zaskoczony. No cóż, ja pochodzę z pięknego Trójmiasta i to, co dzisiaj odkrywa Komisja Śledcza, to, o czym dzisiaj mówi Sylwester Latkowski, to są rzeczy, które ja obserwowałem od wielu, wielu lat. Zresztą bardzo wielu ludzi mieszkających w Trójmieście obserwuje to od lat. Szanowni Państwo, był taki hit kinowy, polski film, który nazywał się Sztos. Kazik Staszewski napisał fenomenalną muzykę do tego filmu. I film opowiadał wspaniałą historię trójmiejskich cinkciarzy, gangsterów później w latach 90. W tym filmie występuje taki człowiek, co się nazywał Nikodem Skotarczak, Nikoś, gangster, przestępca, mówiło się o nim, że szef mafii, o ile w ogóle takie sformułowanie jest na miejscu, bo mnie to się wydaje, że tylko słup zupełnie dużo poważniejszych ludzi. Człowiek, który zginął zastrzelony w agencji towarzyskiej, w towarzystwie zresztą biznesmena, szefa wielkiej firmy ubezpieczeniowej. Ten człowiek, gangster, oskarżany wielokrotnie o handel wszystkim, czym handlować nie wolno, związany z przemytem samochodów z Niemiec. Ten człowiek występuje w filmie jako celebryta i obok niego w tym filmie, w poszczególnych scenach prezentują się radni miasta Sopotu ówcześni, zadowoleni z tego, że przecież to jest taki, to jest ten nasz Nikoś, on jest takim naszym fantastycznym gangsterem z tego naszego wspaniałego Sopotu. Kiedy w Sopocie, w knajpie Phantom przesiadywali sobie faceci z wielkimi karkami, strzelali się tam na ulicy, to establishment polityczny Trójmiasta, z którego pochodzi Platforma Obywatelska, bo to stamtąd pochodzą ludzie, którzy tę partię tworzyli, kiedy politycy, samorządowcy spotykają się z tymi ludźmi na bankietach, na rautach, kiedy spotykają się z nimi prokuratorzy, kiedy to wszystko się łączy z sobą, kiedy słucha się tego, co mówią
po cichu rozmawiając z dziennikarzami, no nie wiem, pracownicy urzędów skarbowych, którzy mówią, że przez całe dziesięciolecia były listy firm, których nie wolno było dotykać. Kiedy słyszymy, i znowu wrócę do 2007 roku, do tej afery gruntowej, do tego, co wywaliło pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy na nagraniach słyszymy, jak szef policji rozmawia z byłym prokuratorem i rozmawia ze swoimi innymi współpracownikami, którzy są w ramach struktur, które mają walczyć z korupcją. Rozmawiają o znanym trójmiejskim biznesmenie i mówią o nim, że to jest największy płatnik. I kiedy zastanawiają się, czy mogą wejść do jego domu, czy nie, kiedy okazuje się, że ten biznesmen posiada z pierwszej ręki informacje na temat sposobu, w jaki państwa służby korupcyjne mają z nią walczyć, to mamy do czynienia po prostu z gigantycznym, patologicznym układem, który tam ma swoje korzenie. I nie ma się co dziwić, że nie można ustalić podstawowych kwestii, że nie można dowiedzieć się, w jaki sposób wokół piramidy finansowej Amber Gold zbudowano, bo pan redaktor powiedział, że zbudowano parasol ochronny. No ja się pytam, kto ma szansę zbudowania parasola ochronnego nad przestępcą, który dotyczy prokuratury, służb specjalnych, urzędów skarbowych, parasol, w ramach którego wewnątrz takiej piramidy finansowej funkcjonuje syn premiera, który nadzoruje służby. I ten syn premiera nie jest ostrzeżony, albo służby nie ostrzegają premiera, albo ostrzegają go w taki sposób, że on nic z tym nie może zrobić. No jak to jest możliwe, jeżeli najważniejsi politycy samorządowi, partii, która rządzi, ciągną po lotnisku samolot przebrani w kurtki z logotypem tego przekręciarza. I potem mówią, że w zasadzie to nie wiedzieli, jak to się stało. No, mamy do czynienia po prostu z gigantycznym układem korupcyjno-przestępczym, który swoje źródło ma w pięknym Gdańsku, w mieście, z którego pochodzi rewolucja Solidarności, a ona pochodzi stamtąd dlatego i dlatego te sprawy tak tam wyglądają, bo jeśli cofniemy się w czasie, jeśli przyjrzymy się temu, jak wyglądają relacje personalne z jednej strony oficerów Służby Bezpieczeństwa, którzy inwigilowali to, co dzieje się w Trójmieście, z drugiej strony tę część opozycji z lat 80., która postanawia się z nimi dogadać, to się okazuje, że jak się te 40 lat wstecz przewinie taśmę, to się okazuje, że wszyscy są z sobą powiązani, wszyscy o sobie coś wiedzą, a do tego wszystkiego z Gdańska pochodzi Lech Wałęsa i cała masa funkcjonariuszy, najpierw SB, potem Urzędu Ochrony Państwa, którzy chronili jego wielką tajemnicę o tym, że był tajnym współpracownikiem Polek, o czym wiedzą wszyscy, a w roku 2017 pani sędzia stwierdza, jak stwierdziła w zeszłym tygodniu, no, że może i wszyscy wiedzą, ale w polskim obrocie prawnym jest taka informacja, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne w roku 2000 i nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, chociaż dziś mamy oryginalne dokumenty z jego podpisami, z których wynika, że współpracował, a wśród tych podpisów między innymi jego zobowiązania do współpracy i przyjęcia pieniędzy. Te wszystkie rzeczy z sobą się wiążą i to jest pigułka tego, jak wygląda postkomunizm, a ja mam satysfakcję, bo ja to widziałem 15 lat temu. Panie redaktorze, naprawdę daleko od Ambergold przez niestety, po Lecha Wałęsę, ja bym chciał wrócić do filmu Sztos i do tego, o czym pan opowiadał o latach 90., bo to jest bardzo ciekawe. No właśnie, mówimy szalone lata 90., rzeczywiście to był taki czas, w którym sprawdza się, no, pisane w literaturze to zjawisko anomii, tak, po wielkiej zmianie społeczno-gospodarczej, kiedy w zasadzie wszystkie normy przestają wiązać i każdy uważa, że wszystko wolno, ten dziki polski kapitalizm lat 90. I zbudowaliśmy sobie, co zrobiła Platforma Obywatelska gdzieś w 2007 roku, to znaczy potrafiła Polakom powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj już tak nowocześni i tak podobni do Zachodu, że te czasy, które są pokazane w filmie Sztos, definitywnie się skończyły i to już po prostu nie wróci. Dzisiaj jesteśmy nowoczesną, zachodnioeuropejską demokracją i u nas są te standardy, o które walczyliśmy przez kilkanaście lat. W filmie Sztos ten główny, ci cinkciarze, gangsterzy w filmie Sztos w latach 90. są ubrani w ładne garnitury, sceny kluczowe odbywają się w biurach, oni jeżdżą Mercedesami, przebrali się w garnitury z swoich dresów, albo wcześniej jeszcze, nie wiem, w czym cinkciarze chodzili w latach 70., ale w filmie to widać. I to jest dokładnie to samo. To znaczy w 2007 roku opinia publiczna przyjęła za fakt informację, że to wszystko zniknęło, że zniknął ten postkomunizm, że on przestał istnieć. Nie nazwałbym tego postkomunizmem, ale mówimy o pewnym zjawisku i rzeczywiście okazuje się dzisiaj z relacji czy komisji Amber Gold, czy komisji reprywatyzacyjnej, widzimy, że tak naprawdę te czasy, taki sposób uprawiania polityki, taki styk biznesu z polityką, on cały czas
czas ocal i z przestępczością. On cały czas przez te lata istniał. I wielkim manewrem wizerunkowym, marketingowym, sukcesem Platformy Obywatelskiej i w ogóle elit tamtego czasu było zbudowanie wrażenia, że tak już nie jest, że to się już dawno, ale przyzna, dawno skończyło. Ale przyzna pan, że elementem tego planu wielkiej zmiany i tej wizerunkowej przemiany było jednak, przynajmniej ja tak uważam, sprzedanie takiej historii, że dogadanie się Czesława Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego z dużą częścią swojej własnej agentury jest wprowadzeniem demokracji, a to przez 30 lat funkcjonowało. Pan redaktor zwrócił uwagę, że zalążkiem tego wszystkiego, co działo się w latach 90. tych układów korupcyjnych, było bezpośrednio porozumienie Okrągłego Stołu. To nawet jeszcze wcześniej. Ja się z tym nie do końca zgadzam. To porozumienie miało charakter polityczny i otworzyło drogę do demokratycznych, pokojowych przemian w Polsce. Natomiast to, co działo się w latach 90. raczej wynikało ze specyfiki tamtego czasu, a jest, tak jak już mówiłem przed przerwą, dość dobrze opisane w literaturze historycznej, to zjawisko anomii po wielkiej zmianie społeczno-gospodarczej. Wtedy dzieją się rzeczy najdziwniejsze, bez względu jaka ta wielka zmiana polityczna, społeczna czy gospodarcza jest. Nie obowiązują żadne normy, a państwo jest słabe. I myślę, że to porównanie może nie jest do końca adekwatne, ale warto zwrócić uwagę, że też wszelakie dziwne z naszego punktu widzenia niewyobrażalne rzeczy działy się bezpośrednio w Polsce, bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy to jeszcze państwo, które wówczas powstało, było bardzo słabe. I to również był czas niestworzonych historii. Nie mówię tutaj o działalności takich czy innych grup wojskowych, a raczej tego, co robiła ludność niezaangażowana w walkę polityczną. To zresztą świetnie opisuje Marcin Zaremba w Wielkiej Trwodze, gdzie w zasadzie badania prowadzone chociażby na pamiętnikach, na literaturze z tamtego okresu pokazują niesamowitą tolerancję na popełnianie wszelkich przestępstw, w tym przestępstw przeciwko życiu, przeciwko zdrowiu. To w zasadzie była codzienność, tolerancję na kradzież, tolerancję w zasadzie na wszelkie zachowania, które w normalnych warunkach naruszają wszelkie normy społeczne, czy nie mówiąc o normach prawnych. I chyba coś takiego oczywiście z adekwatnymi proporcjami mogliśmy notować w Polsce na początku lat 90. I mam wrażenie, że bez względu na to, czy źródłem tych przemian w sensie politycznych było porozumienie Okrągłego Stołu, czy jakaś inna forma, działyby się rzeczy podobne. No cóż, zaczęliśmy tę dyskusję od sprawy Amber Gold, więc ja powiem tylko tyle. No, nie bez powodu w sprawie Amber Gold pojawia się w tych zeznaniach Sylwestra Latkowskiego i Michała Majewskiego i we wcześniejszych również pojawiają się ludzie, którzy formalnie występują jako biznesmeni, naprawdę są w świadomości mieszkańców Trójmiasta i nie tylko po prostu gangsterami i byli przez ostatnie 30 lat, a wcześniej byli po prostu funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. No i jakoś to tak się dziwnie zbiega we wszystkich tego rodzaju sprawach. No właśnie, ten wątek jest bardzo ciekawy. Wszyscy myśleli gangsterzy, a tak naprawdę za nimi stały służby i to były służby Układu Perlowskiego. Dobrze, kończymy ten temat, drodzy Państwo, choć bardzo ciekawy. Zaczynamy kolejny, równie ciekawy. 54 lata temu zamordowano prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Prezydent Donald Trump, obecny prezydent USA, mówi, że odtajni w tej sprawie jakieś dokumenty. O co może chodzić, Michał Rachoń? Przyznają Państwo, że jest w tym coś niesamowitego. To znaczy, że historia zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, która do dzisiaj jest wielką, nie chcę powiedzieć zagadką, ale w pewnym sensie jest taką właśnie sprawą, że Stany Zjednoczone ciągle posiadają znaczące dokumenty, które powodują, że opinia publiczna nie wie tak naprawdę, co się wydarzyło. Ja jestem w tej chwili w trakcie lektury fenomenalnej książki byłego szefa rumuńskiego komunistycznego wywiadu, człowiek, który był jednym z najbliższych współpracowników Nicolae Ceaușescu, i on opisuje w swojej książce Dezinformacja samą wielką kampanię dezinformacyjną prowadzoną przez rosyjskie służby specjalne wokół tej sprawy. I głównym celem tej kampanii dezinformacyjnej było sprawienie na Zachodzie wrażenia, że za to zabójstwo odpowiada CIA i FBI, a jakoś mamy przecież całą masę ikon kultury. No film Olivera Stone'a, który JFK, wielki hit, który w gruncie rzeczy wpisuje się dokładnie w tą narrację, a z drugiej strony książki takie jak ostatnia książka Billa O'Reilly, czy jedna z ostatnich książek Killing Kennedy, opisująca również historię jego życia, gdzie zwraca się uwagę na to, że Lee Harvey Oswald na chwilę przed tym zabójstwem jednak był w ambasadzie kubańskiej w Meksyku, że spotkał się tam z konkretnym człowiekiem. Pan Paczepa w swojej książce pisze, że urzędnik ambasady
z którym się spotkał, to był człowiek KGB, to był człowiek z KGB, z konkretnego departamentu zajmującego się właśnie zabójstwami. Przytacza całą masę drobnych szczegółów, które wskazują na to, że Rosja i państwa socjalistyczne co najmniej wiedziały o tym, że może się coś takiego wydarzyć. Z Sebastianem Gajewskim i Michałem Rachoniem rozmawiał Grzegorz Jankowski. Tu Polskie Radio 24, minęła 23.30. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. W Polsce nie ma problemu z żywnością podwójnej jakości, ponieważ zdecydowana większość podstawowych produktów pochodzi od polskich firm, poinformował wiceminister rolnictwa. Jacek Bogucki odpowiadał w Sejmie na pytanie bieżące dotyczące sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej gorszej jakości produktów żywnościowych pod markami znanych firm międzynarodowych. Wiceminister przyznał, że w Polsce do tej pory nie było prowadzonych badań w tej sprawie, ale nie było też zgłoszeń konsumentów ze skargą na gorszą jakość produktu. W przypadku podstawowych produktów rolno-spożywczych tego problemu nie obserwujemy, ale oczywiście ten problem istnieje w przypadku dostarczania także na rynek polski produktów światowych marek ogólnoeuropejskich. Trzeba jednak pamiętać, że każdy produkt musi spełniać wymagania jakościowe wynikające z przepisów unijnych, a więc nie ma tu sytuacji, że produkty trafiają takie, które nie spełniają wymagań prawa europejskiego i prawa polskiego. Wiceminister Bogucki przypomniał, że po interwencji państw Grupy Wyszehradzkiej Komisja Europejska zajęła się problemem sprzedaży żywności podwójnej jakości i przeznaczyła 1 000 000 euro na opracowanie systemu badań. Leki na raka płuc, raka gruczołu krokowego oraz na reumatoidalne zapalenie stawów znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Zmiany wejdą w życie od 1 listopada. W ramach programów lekowych wprowadzono m.in. nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów cierpiących na niedrobnokomórkowego raka płuca, ciężką astmę alergiczną oraz raka prostaty, mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech. Kompleksowo podejdziemy do terapii opornego na kastrację raka gruczołu krokowego i tutaj będziemy mieli 3 nowe opcje terapeutyczne, z czego jedna opcja terapeutyczna będzie mogła być stosowana przed chemioterapią, a po chemioterapii będziemy mieli możliwość stosowania 2 typów terapii. Ogółem na listę trafią 72 produkty lecznicze. Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 2 miesiące. Rok 2018 na Dolnym Śląsku rokiem Odry. Tak zadecydowali wojewódzcy radni podczas dzisiejszej sesji. Samorząd planuje przeznaczyć na odrzańskie projekty więcej pieniędzy, zarówno z unijnych programów, jak i funduszu rozwojowego. Andrzej Jaros, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest zdecydowanie za. Bardzo dobry pomysł. Od wieków w całej historii Dolnego Śląska wyznaczała pewne trendy przestrzenne rozwoju miast. To jest prawdziwy motor rozwoju każdej ziemi. Na sali była jednomyślność. Patryk Wild z bezpartyjnych samorządowców nie ukrywa, że o ile czeka na realizację rządowego programu użeglowienia Odry, to samo przyjęcie rezolucji jest tylko symbolem. I nawet jeżeli ten rok Odry spowoduje tylko taki efekt, że więcej osób zainteresuje się użeglowieniem, to i tak ta uchwała Sejmiku będzie dobra uchwała. Rząd zapowiada modernizację Odry do 4. klasy żeglowności. Oznacza to możliwość transportu międzynarodowego. Na początek za 2 lata powinna zakończyć się trwająca 20 lat budowa stopnia wodnego w Malczycach. I na koniec zagranica. W Hiszpanii Komisja Senacka przyjęła dokument, na podstawie którego jutro zostanie zawieszona autonomia Katalonii. Przejęcia przez Madryt uprawnień regionu jest odpowiedzią na jego zakusy niepodległościowe. Podczas 4-godzinnej debaty wicepremier hiszpańskiego rządu Soraya Sáenz de Santa Maria zapewniła, że 155 artykuł konstytucji zezwalający na zawieszenie autonomii będzie wprowadzany stopniowo. Wszystko to zostało szczegółowo omówione w dokumencie opracowanym przez Senat. Jego realizacja ma spełnić najważniejszy cel, doprowadzić w Katalonii do przestrzegania prawa i poszanowania dobra ogółu. Sposobem na niedopuszczenie do przejęcia przez Madryt uprawnień Katalonii miało być ogłoszenie tam przedterminowych wyborów. Jednak kierujący regionem Carles Puigdemont uzasadnił, że rząd nie dawał mu gwarancji, że tak się stanie. Nie zaakceptuję tych rozwiązań, są niesprawiedliwe, a do tego są przejawem zemsty administracji państwa, które przegrało referendum.
jutro o 12 Senat przegłosuje dokument opracowany przez Komisję Senacką. O tej samej godzinie członkowie barcelońskiego parlamentu zdecydują, czy zgadzają się na zawieszenie autonomii. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Życia Kościoła Katolickiego. Papież Franciszek rozmawiał z astronautami pracującymi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 6 lat temu jako pierwszy papież zrobił to Benedykt XVI. Na pokładzie bazy orbitującej wokół Ziemi znajduje się 3 Amerykanów, 2 Rosjan i Włoch, inżynier Paolo Nespoli. Włoski astronauta był na pokładzie ISS także 6 lat temu, 4 maja 2011 roku, gdy z Międzynarodową Stacją Kosmiczną łączył się poprzednik Franciszka Benedykt XVI. W czasie trwającego ponad 20 minut połączenia wideo Franciszek zadawał pytania astronautom, m.in. o miejsce ludzkości we wszechświecie, czy zmiany perspektywy.